Rozpalenie grilla na balkonie czy w małym przydomowym ogródku w najlepszym razie może skończyć się zerwaniem dobrosąsiedzkich stosunków, a w najgorszym mandatem. Ale podobno jest grill, dzięki któremu unikniemy tego typu kłopotów. Ten mały zielony gadżet nazywa się Lotus. Możemy w nim rozpalić węgiel drzewny czy brykiety i to na balkonie, tarasie, łodzi czy nawet w drewnianym domku, nie przeszkadzając nikomu, ponieważ on nie dymi. I to specjalnie dla Was zaraz sprawdzę. Lotus jest trochę jak Shrek. Nie dlatego, że jest zielony, tylko składa się z kilku warstw i ma to swoje uzasadnienie. Przede wszystkim misa. Możemy ją umyć w zmywarce. Ona nie styka się z zewnętrzną obudową, co oznacza, że możemy bez żadnego problemu przenosić tego grilla z pomieszczenia na zewnątrz albo z zewnątrz do pomieszczenia. Tak na wszelki wypadek, gdyby zaczął padać deszcz. Kolejną ciekawą rzeczą jest palenisko. Tutaj węgiel czy brykiet mamy osłonięty. Dzięki takiemu rozwiązaniu tłuszcz z kiełbasy czy z mięsa nie wpada na żar i nie wydziela dymu. No i całość przykrywamy rusztem, który także można umyć w zmywarce. Ale żeby był ogień, potrzebne jest powietrze. Ten grill jest z każdej strony osłonięty. Producent przewidział taki kłopot i dlatego w spodzie tego urządzenia umieścił 4 baterie, typowe paluszki AA. W środku znajduje się wentylator, który włączamy tym pokrętłem. Wtedy mamy odpowiednią ilość tlenu dostarczaną do paleniska. Teraz muszę tylko zamocować ten ruszt, włączyć wiatrak na maksymalne obroty i mam 3 minuty, żeby umyć ręce i przygotować kiełbasę. Ręce umyte, kiełbasa gotowa. Zrobiłem to wszystko błyskawicznie i wyobraźcie sobie, że wygląda na to, że grill też jest gotowy. Bardzo szybko się nagrzał. Zobaczymy teraz, jak szybko będą gotowe do konsumpcji te kiełbasa. Zobaczcie, jak tutaj wszystko się pięknie pali. Z każdej strony. Niesamowite. I zero dymu. No i proszę, grill dał radę. Minęło 12 minut, a kiełbaski są gotowe. Oczywiście, jeżeli wolicie bardziej przypieczone, no to trzeba je podtrzymać dłużej. Pojawiło się trochę dymu, ale tylko na początku grillowania i prawdopodobnie jest to moja wina, ponieważ poprzednio, kiedy na nim grillowałem, nie umyłem go, a więc ten stary tłuszcz musiał się jakoś wypalić. Jak dla mnie ten gadżet idealnie nadaje się na każdy balkon. Z pewnością dym nie będzie przeszkadzał sąsiadom, no może czasami trochę zapach, ale za 600-650 zł mieć takiego grilla w domu chyba warto. Zobaczymy, jak smakują kiełbaski, bo pachną naprawdę rewelacyjnie. Hunch girl, that you're hungry too.